Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Zaczynamy nasze spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Od kilku dni, tak właściwie tylko jeden temat zaprząta całą opinię publiczną w Polsce, w Europie, a także na świecie. Nic więc dziwnego, że dzisiaj również w naszym studiu dyskutować będziemy o sytuacji międzynarodowej i o tym, co się dzieje na Ukrainie i jak ta wojna będzie wpływała na życie codzienne wszystkich Polaków i wszystkich Europejczyków, bowiem to jest szósty dzień, kiedy możemy zaobserwować, że ten wpływ jest absolutnie gigantyczny. Dzisiaj do studia zaprosiliśmy polityków, a także samorządowców i o tym, co się dzieje na Ukrainie, będziemy z nimi rozmawiać. Ze mną w studiu na żywo Arkadiusz Marchewka, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Mateusz Wageman, wicewojewoda zachodniopomorski, Solidarna Polska. Dobry wieczór, witam. A także łączymy się przez łącza internetowe z posłanką Lewicy Katarzyną Kotulą. Dobry wieczór. A także posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Jachem. Dobry wieczór. A jednocześnie pan poseł jest szefem Komisji Obrony Narodowej. To od pana posła zaczniemy naszą rozmowę. Panie pośle, mamy pierwszy raz od wielu, wielu lat taką sytuację, że w Europie dzieje się regularna, brutalna, agresywna i krwawa wojna. Jak na taką sytuację państwo polskie może zareagować i czy my jako Polacy, chociaż to brzmi trochę absurdalnie, bo wiadomo, że niebezpieczeństwo jest ogromne, ale czy możemy czuć się bezpiecznie? Zależy w kontekście tej wojny, czy w ogóle, czy możemy się czuć bezpieczni. No niewątpliwie to jest agresja Rosji skierowana przeciwko Ukrainie i tutaj Rosja nie jest przygotowana, ani nie przygotowywała się do agresji na Polskę, ale sytuacja jest taka właśnie, że jest to poważne naruszenie całego bezpieczeństwa w całym naszym regionie, co zresztą jakby nie jest nowością, bo Prawo i Sprawiedliwość od lat mówiło, że Rosja jest zagrożeniem, że Rosja będzie wywoływać kolejne konflikty, że Rosja to jest państwo, które dąży do wywoływania tutaj napięć różnych w naszym regionie celem odbudowy swojego imperium. I to dzieje się na naszych oczach. Dzieje się na naszych oczach, panie pośle, od kilku dni. Czy ta agresja była jakimś zaskoczeniem dla pana partii, dla pana jako polityka i szefa Komisji Obrony Narodowej? Stopień jej na pewno był zaskoczeniem, chociaż to, że się przygotowuje, Putin przygotowuje wielką inwazję, jakąś wielką agresję na Ukrainę, nie było żadną tajemnicą, nie było wielką tajemnicą, natomiast skala tego była niewiadoma. No, okazało się, że wyszedł z całą siłą, zaatakował całe państwo, no, ale na szczęście dla nas, na szczęście dla Ukrainy, okazuje się, że Ukraina posiada wojsko o bardzo wysokim morale, całkiem przyzwoicie wyposażone wojsko, które sobie całkiem dobrze radzi z tą nawałą tej ruskiej brutalnej inwazji na samodzielne, spokojne państwo, które nie dało żadnych powodów do tego, co się dzieje. To jest realizacja marzeń o restytucji, o halo, halo, panie pośle, czy my się słyszymy? Bo był taki moment, kiedy słyszeliśmy pana gorzej. Halo? A teraz? Dobrze mnie słychać? Tak, teraz proszę dokończyć zdanie. Tak. Że no, jest to jego idea, jego cel, o którym mówi od początku swoich rządów, czyli od ponad 20 lat mówi, że jego celem jest odbudowa Imperium Sowieckiego. No. Mam nadzieję, że Ukraińcy mu to skutecznie pokrzyżują. Pani poseł, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, z pani punktu widzenia i z relacji, które pani słucha na co dzień, czy my mamy już do czynienia ze zbrodniami wojennymi, a także ze zbrodnią ludobójstwa, bo takie sformułowania również coraz częściej padają. Tak, ja 10 minut przed połączeniem się z państwem, przed programem miałam połączenie z osobami, które są w Cherson. Rozmawiałam z Ukrainkami i Ukraińcami, którzy są w tym mieście, które jest właściwie w tym momencie przejmowane przez Rosjan i te osoby opowiadały dramatyczne historie. My działamy w moim biurze od soboty pomocowo, ale także zgłaszają się do nas Ukraińcy.
lat i one zostawiły na Ukrainie swoje dzieci i one chcą być pewne, że będą mogły bądź te dzieci do Polski sprowadzić, bądź że będą miały z nimi jakiś kontakt i że te dzieci będą tam na miejscu zaopiekowane. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo dramatyczna sytuacja. Te osoby, które dzisiaj się z nami łączyły, mówiły o tym, że rzeczywiście jest tak, że wojska rosyjskie namawiają niektóre osoby do ewakuacji, po czym po prostu w brutalny sposób używają tych osób, gdzieś więżąc je. Mówili też o tym, że używają kobiet jako żywych tarcz. To są naprawdę dramatyczne historie. My próbujemy w tej chwili kontaktować się z tymi rodzinami osób, które są u nas w Gryfinie. Staramy się utrzymać jakiś kontakt, żeby te matki wiedziały, co dzieje się z ich rodzicami, co dzieje się z ich dziećmi. I te osoby opowiadają nam naprawdę o tym, że to są po prostu straszne zbrodnie wojenne, o których myślę, że nam się nie śniło. W 2022 roku trudno zrozumieć, że ktoś może najechać wolne państwo, złamać wszystkie zasady pokojowej współpracy narodów, umów, porozumień międzynarodowych. I no, my mamy takie poczucie, że jeszcze 2 tygodnie temu przecież rozmawialiśmy o tym, że ta sytuacja jest tam bardzo napięta, ale myślę, że nikt z nas nie wierzył w to, że Putin podejmie taką decyzję, żeby jednak przekroczyć pewną granicę i żeby próbować zdobyć chociażby Kijów czy inne miasta, które, jak patrzymy na to, co się dzieje, znajdują się coraz bliżej polskiej granicy. Dziękuję pani poseł. Poseł Arkadiusz Marchewka. Panie pośle, no, mówimy trochę dzisiaj tak, że wiadomo było, że coś się dzieje niebezpiecznego, ale w sumie nikt się nie spodziewał, że to będzie ofensywa na taką skalę. No właśnie może to źle, że się nikt nie spodziewał i może ogólnie cała Europa przez ostatnie parę lat, i tutaj nie mówię o jakiejkolwiek partii politycznej czy sile politycznej, po prostu pozwoliła na to, że nam się dwóch carów odrodziło i to tak blisko polskiej granicy. Myślę, że to trzeba mówić o bardzo niebezpiecznym człowieku, generalnie o kimś, kto doprowadza do tego, że są popełniane zbrodnie wojenne, a zbrodnie wojenne powinny być surowo ukarane i Putin, po prostu trzeba powiedzieć wprost, powinien stanąć przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze za to, co dzieje się na Ukrainie, za te bomby lecące w niewinnych ludzi, za te bomby lecące i spadające na dzieci, na kobiety. To jest coś, co po prostu musi zostać surowo osądzone i Zachód musi na to odpowiedzieć. Prawda jest taka, że te informacje o tym chęci odbudowy rosyjskiego imperium, albo można nawet powiedzieć no, tego, co miało miejsce jeszcze no, dawno, kiedy istniał Związek Radziecki, to jest plan Putina, który jest planem, o którym on mówi. Ja się zgadzam z tym, że nikt chyba, cały Zachód, cały cywilizowany świat, trzeba to powiedzieć jasno, przechodził obok tego jako obok czegoś, co jednak chyba nie może się wydarzyć, a się wydarzyło. Bo przecież Putin już w 2007 roku na konferencji w Monachium mówił dokładnie o tym, że Ukraina jest częścią wpływów Federacji Rosyjskiej, w takiej formie nie powinna istnieć. I prawda jest taka, i to co mnie najbardziej niepokoi, to jest też to, o czym oficjalnie mówi się w Rosji. No, proszę zobaczyć, co powiedział pod koniec stycznia Ławrow. Ławrow, odpowiadając na pytania dziennikarzy w sposób oficjalny na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział, że NATO powinno wrócić do swojego zasięgu z 1997 roku, czyli wtedy, kiedy jeszcze Polska w NATO nie była. Wie pan, musiałbym wrócić do mojego pierwszego pytania, które zadałem posłowi Jachowi. Czy w takim razie ten konflikt może mieć również konsekwencje dla suwerenności naszego narodu? Jestem przekonany, że naszą siłą jest jedność, jedność całego Zachodu. I to, że dzisiaj jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to jest ogromna wartość i to nam daje gwarancję tego bezpieczeństwa i możemy się czuć bezpiecznie. To nie ma żadnej wątpliwości. Po raz pierwszy w historii tak zwana szpica NATO jest uruchamiana w sposób poważny, nie tylko w kontekście ćwiczeń. I to pokazuje, że jesteśmy częścią ważnego sojuszu militarnego, który chroni nas, chroni polskich obywateli i jest jednością całego Zachodu. Natomiast pytanie zasadnicze, do czego dalej posunie się Putin? Mówi się o tym, że rozmawiał z Macronem i nieoficjalne przecieki z tej rozmowy są takie, że kiedy Zachód uzna zależność od Rosji Krymu i pewnie tych wschodnich części, tych fasadowych republik, które najechał
Putin we wschodniej części Ukrainy, to może doprowadzić do rozejmu. Ale prawda jest taka... No tak, ale panie pośle, mówił o tym, że trzeba się nazistów z Ukrainy pozbyć, a więc to można powiedzieć, że takie trochę wirtualne życzenia. Nazywanie, mówienie o denazyfikacji, znaczy prawda jest taka... Ciekawe słowo też zresztą. Czy to jest totalna propaganda, która ma pokazać tylko obywatelom Rosji, że po prostu oszukać ich, okłamać, a prawda jest zupełnie inna. Zachodni świat, wolny świat, europejski, Stanów Zjednoczonych pokazuje pozostałym, jak jest, i cieszę się, że te sankcje, które są podejmowane przez cywilizowany zachodni świat, już nie tylko sankcje ekonomiczne od tych kwestii niebrania udziału w zawodach sportowych, wykluczaniu przez serwisy społecznościowe, internetowe, wszystkich tych, którzy są z Rosją powiązani, uważam, że to jest bardzo dobry krok. Natomiast Ukraińcy potrzebują wielkiego wsparcia Zachodu i myślę, że to, co dzisiaj się wydarzyło, jest kluczowe. Kluczowe, czyli wyrażenie w Parlamencie Europejskim na dzień po tym, kiedy prezydent Zełenski podpisał dokument, który wskazywał drogę Ukrainy do Unii Europejskiej. Uważam, że to jest kluczowe, że to zostało przez Parlament Europejski przyjęte i teraz musimy robić wszystko, żeby Ukrainę w tych staraniach wspierać. Do wątku europejskiego wrócimy, ale zatrzymajmy się na moment na Pomorzu Zachodnim. Wicewojewoda Mateusz Wagerman jest dzisiaj też naszym gościem. Panie wojewodo, najświeższe informacje, ile osób z Ukrainy już przybyło do nas, do miasta i do regionu i jak ta koordynacja akcji pomocowych na bieżąco wygląda? Te szacunki tak naprawdę są bardzo trudne, dlatego że sytuacja wygląda w ten sposób, że tak naprawdę główna droga przybywania uchodźców ukraińskich na Pomorze Zachodnie, ale też do innych regionów, jakby odbywa się dzięki takiej energii i zaangażowaniu bezpośrednio Polaków, a więc tak naprawdę to jest w przeważającej mierze droga prywatna przez instytucje, przez kontakty, przez to, że no, doskonale wiemy, że i na Pomorzu Zachodnim i wszędzie właściwie w Polsce jest, już było przed wybuchem wojny mnóstwo Ukraińców. Oni teraz ściągają swoje rodziny, ściągają swoich przyjaciół i to wszystko odbywa się właśnie takimi kanałami półprywatnymi i taka jest też główna droga jakby do jazdu Ukraińców na Pomorze Zachodnie przez taką, bym powiedział, ścieżkę rządową, czyli osób, które meldują się u służb wojewody, bo trzeba powiedzieć, że jest uruchomiony w Szczecinie taki punkt recepcyjny specjalny, który jakby no, ma służyć właśnie przyjmowaniu, tak jak sama nazwa wskazuje, przyjmowaniu uchodźców, udzielaniu im pierwszej pomocy, wskazywaniu miejsca zakwaterowania, wskazywaniu czy nawet transportowaniu po prostu osób, które nie mają jak dojechać do miejscowości na terenie Pomorza Zachodniego, więc ten punkt działa. Przez ten punkt do tej pory, to się sytuacja jest dynamiczna, ale dzisiaj gdzieś w granicach 250 osób przybyło. Natomiast tak jak mówię, no, samorządy też mają, przecież wiemy o tym, że samorządy mają swoje miejscowości, miasta partnerskie, jest mnóstwo kontaktów polsko-ukraińskich i przez to bardzo dużo ludzi po prostu na Pomorze Zachodnie trafia. Jest gigantyczny, widać taki ruch i zaangażowanie Polaków, mieszkańców, organizacji, bardzo duże zaangażowanie charytatywne, setki zbiórek, setki takich impulsów, mniejszych, większych form pomocy. No, jest to bardzo budujące w tej sytuacji. Wojewodo, czy z pana punktu widzenia to dobrze, że mieszkańcy są tak zorganizowani, że pomagają indywidualnie, czy Urząd Wojewódzki chciałby lepiej wiedzieć, ile osób na przykład przybywa do regionu? Bo to też jest pewnie istotne w kontekście skalowania pomocy, która będzie niezbędna. Na pewno tak, natomiast Urząd Wojewódzki na pewno prędzej czy później się dowie, jaka jest rzeczywista skala tych osób faktycznie przybyłych na Pomorze Zachodnie, dlatego że te osoby po prostu za czas jakiś będą musiały zalegalizować swój pobyt i one to zrobią. Jest przygotowywana specjalna ustawa, która ma w sposób taki zasadniczy uprościć procedurę legalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce. Myślę, że w najbliższych posiedzeniach, no tutaj pewnie państwo parlamentarzyści będą lepiej to wiedzieć, ale ta ustawa na pewno się gdzieś tam pojawi w obradach, w porządku obrad i tutaj ten sygnał będzie. I są też przygotowywane ze strony rządu
rządowej formy wsparcia takiego socjalnego dla uchodźców. Będzie na pewno jakaś forma zasiłku, takiego wsparcia też materialnego, żeby ci ludzie mogli się przynajmniej na tym pierwszym etapie utrzymać. Jest też przygotowywana forma no, takiego uproszczonego i szybkiego legalizowania pracy tych ludzi na terenie tutaj no, Polski jako takiej. Trzeba też właśnie to podkreślić, że jest naprawdę bardzo wiele takich sygnałów wskazujących na to, że Ukraińcy, którzy przybywają, chcą pracować i chcą nawet od razu pracować i to sygnalizują, jakby to już też otrzymujemy, więc strona rządowa przygotowuje też tego typu rozwiązania. I też jeszcze na końcu dodam ostatnie zdanie. Jest też przygotowywana taka no, forma, powiedzmy, wsparcia ze strony resortu edukacji narodowej po to, żeby, bo wiemy, że głównie matki z dziećmi przybywają, żeby dzieci włączyć do systemu edukacji polskiego, żeby poprzez takie klasy przygotowawcze po prostu te dzieci mogły się zasymilować gdzieś tam z tym środowiskiem szkolnym polskim i funkcjonować normalnie. Dziękuję panie wojewodo. Przypominam, że to jest program Studio w Szczecinie.pl. Rozmawiamy dzisiaj z parlamentarzystami, a także z samorządowcami na temat tego, co się wydarzyło i co się nadal dzieje na Ukrainie pod kątem tego, jak na przykład nasz region może się zaangażować w dalszą pomoc. O to też będę naszych gości za moment pytać. Ale teraz pytanie jednak tego kalibru bardziej ogólnopolskiego. Panie pośle, pytam teraz przede wszystkim pana jako szefa Komisji Obrony Narodowej. To jest, wiem, że bardzo trudne pytanie, mimo że proste w formule, dlaczego według pana Putina należy zatrzymać jak najszybciej? Przede wszystkim to jest... Czy słychać mnie? Słychać, tak, tak słyszymy. A przede wszystkim no to jest w trosce o tych wszystkich ludzi, mieszkańców Ukrainy, których dotyka to nieszczęście. No, to powinno być zrealizowane jak najszybciej, no ale to może tylko zatrzymać tą agresję może tylko Putin, który zostanie do tego w jakiś sposób przymuszony, bo on z własnej nieprzymuszonej woli na pewno tego nie zrobi. Po pierwsze, konieczne jest to utrzymanie i realizowanie jak najszybciej tych bardzo poważnych sankcji. Tego szczerze przyznam się, że nie spodziewałem się, że świat zachodni zareaguje tak ostro i tak jednoznacznie na tą agresję, bo przecież mieliśmy w historii wiele przykładów awantur, które wywoływał Putin. To przecież jest jego czwarta bodajże czy piąta wojna i to w Europie, a pomimo tego te wszystkie sankcje, które na niego nakładano, były raczej iluzoryczne i wielkiej szkody mu nie wyrządzały, a on realizował. To go rozzuchwalało. Polska, rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach Polska często mówiła o tym, że Putin jest zagrożeniem bezpieczeństwa i trzeba się przygotować na każdą ewentualność. Dlatego też tutaj to bohaterskie walki Ukraińców, ta determinacja nie tylko żołnierzy, ale całego społeczeństwa, która budzi pewnie podziw na całym świecie, pomogła również politykom Zachodu w podjęciu tych bardzo dotkliwych sankcji, jakie dotykają Rosję. No to spowoduje bardzo poważne perturbacje gospodarcze. I to jest jedyna jakaś szansa, że Putin wreszcie podda się. On za wszelką cenę oczekuje, dąży do tego, żeby jakiś choćby minimalny sukces ogłosić. Ale panie pośle, dopytam, jeżeli pan pozwoli, bo sankcje gospodarcze oczywiście są skuteczne, ale mają to do siebie, że działają, nie powiem w zwolnionym tempie, ale nie aż tak bardzo szybko. Bomby za to działają w trybie absolutnie ekspresowym. Pytanie brzmi, czy to nie jest jednak trochę tak, że być może po prostu no jednak ofensywa militarna będzie szybsza niż ofensywa gospodarcza? Ale ofensywa militarna czyja, panie redaktorze? No rosyjska, no, widzimy co się dzieje na Ukrainie. Panie redaktorze, no teraz trzeba przyspieszyć, zwiększyć pomoc sprzętową do Ukrainy, bo żołnierze mają dobrze wyszkolonych, żołnierzy, którzy to pokazali wielokrotnie, że potrafią korzystać z najnowszego
najnowszego uzbrojenia, jakie otrzymali, jakie zakupili, jakie wyprodukowała Ukraina, to powoduje bardzo duże straty, wśród tych najeźdźców. No i natomiast no, żadne państwo nie pójdzie, nie uruchomi swoich sił zbrojnych, ażeby wesprzeć Ukrainę. To byłoby po pierwsze sprzeczne z zasadami naszego sojuszu. To mogłoby, tą wojnę ukraińsko-rosyjską jeszcze zdecydowanie eskalować poza jej granice. Wydaje się, że te działania, te decyzje, które podjęli politycy na Zachodzie, które mobilizują, i te również sankcje gospodarcze, które już ogłoszono, no, spowodowały bardzo poważne konsekwencje już w gospodarce rosyjskiej. No, ja rozumiem, że z dnia na dzień im pieniędzy nie zabraknie w bankach, ale panie redaktorze, no, to kurs rubla w sposób dramatyczny spadł. Banki, te największe banki mają problemy, bo mają unieruchomione środki finansowe, no to już dzieje się, te sankcje dzieją się już na bieżąco. Dlatego no, myślę, że w tej chwili Putin, już jego to środowisko próbuje szukać jakiegoś rozwiązania, które by choćby trochę pozwoliło im się jakoś pokazać sukces w swoim społeczeństwie, ale to będzie coraz trudniejsze dla nich. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł, jeżeli chodzi o tą sferę bardziej humanitarną, bo tak jak powiedział pan wojewoda, u nas w regionie to jest na razie kilka tysięcy osób, w skali Polski to jest już być może nawet 400 tysięcy osób, pewnie będzie uchodźców wojennych jeszcze więcej. Z pani punktu widzenia, jako osoby zaangażowanej społecznie poza działalnością parlamentarną, jakiej pomocy ci ludzie potrzebują w pierwszej kolejności, czyli tu i teraz natychmiast, a jakiej pomocy będą potrzebowali za miesiąc na przykład, jeżeli się okaże, że no ich pobyt tutaj będzie tyle trwać, a to bardziej niż prawdopodobne. Pani poseł, nie słyszymy pani, więc czy jest pani gdzieś tam nieodkliknięta czasami? Ech, te łączenia online'owe. Dlatego zawsze lubimy mieć tutaj gości w studiu na żywo. Sprawdzimy jeszcze, czy pani poseł jest z nami, czy nie ma. Ja też macham do moich kolegów, czy to z naszej strony wszystko w porządku, w porządku. Pani poseł się... O! A czy teraz? Teraz słychać. Dobrze, niestety słuchawki. Dobrze, panie redaktorze, więc ja z punktu widzenia naszego biura poselskiego, które już w sobotę uruchomiło taką pomoc dla osób, które mają przybyć tutaj z Ukrainy, mają przyjechać do nas, bo takie pierwsze rodziny też już do Gryfina przyjechały. My ukierunkowaliśmy się przede wszystkim na pomoc małym dzieciom, bo wiemy, że przyjeżdżają przede wszystkim matki z małymi dziećmi. I na podstawie tej pracy, którą wykonujemy od kilku dni, widzimy, że przede wszystkim w jakimś stopniu jednak potrzeba dobrego skoordynowania tej pomocy przez samorządy. Ja też mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy mówić nie tylko o ustawie o obronności, ale będziemy przede wszystkim mówić o tej pomocy humanitarnej, która jest bardzo potrzebna. Widzimy, że ludzie angażują się w pojedyncze, różne, nieskoordynowane zbiórki. Mamy też wrażenie po tych kilku dniach, że jest wiele takich przekazów bardzo chaotycznych dotyczących tego, czego potrzeba chociażby na granicy, czy czego potrzeba po stronie ukraińskiej, gdzie są wciąż bardzo długie kolejki, które czekają, gdzie ludzie w samochodach, ale także ci, którzy na pieszo chcą przekroczyć granicę, muszą stać w kolejkach 60 godzin, 2-3 dni. Wiemy, jaka jest teraz temperatura w nocy, więc mam nadzieję, że strona polska ze stroną ukraińską te działania przyspieszy i dobrze skoordynuje. Natomiast my wszyscy możemy włączyć się w taką pomoc, zbiórek rzeczy i przede wszystkim skoordynowanie wspólnych działań, chociażby z samorządami, przez województwem, ale także sami możemy pomóc, możemy wyszukiwać rodziny do nas, do naszego biura poselskiego. Zgłaszają się rodziny, które chcą przyjąć osoby z Ukrainy, zgłaszają się osoby z Ukrainy, które chcą do nas przyjechać i my staramy się to wszystko robić w jakiejś koordynacji z samorządem, ale też zajmujemy się zbiórką rzeczy, które będziemy wysyłać na granicę według tych potrzeb, które sygnalizują nam, na przykład nam samorządy przygraniczne bądź jakieś organizacje pomocowe, które już tam działają. Najpilniej na pewno
będziemy musieli skoordynować te potrzeby edukacyjne, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy, tak? Czyli wiemy, że jeśli przyjeżdżają dzieci, to w danym samorządzie musimy mieć dobrą wiedzę na temat tego, ile takich dzieci jest, jakie wsparcie psychologiczne, jakie wsparcie edukacyjne jest im potrzebne. Wiemy, nadzieję się, że część samorządów tworzy takie odrębne klasy dla dzieci, które przyjechały z Ukrainy, jeśli tych dzieci jest dużo, a ta sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna. My w tej chwili też otrzymałyśmy wiadomość, że jutro przyjeżdża 60 dzieci z matkami. Będziemy w tej chwili zaraz już po połączeniu z programem szykować konkretne, najbardziej potrzebne rzeczy, ubrania, ale także środki chemiczne. Trzeba pamiętać, że te osoby często przyjeżdżają tutaj z jednym plecakiem, a właściwie można nawet powiedzieć, że bez niczego. I myślę, tam, bo jeżeli pani pozwoli, bo ja bardzo uważnie przyjrzałem fora internetowe przed naszą rozmową i tam się pojawiają apele, że może już ubrań nie przynosić, bo ubranie są tak, za dużo, zdecydowanie. Ale my też tak proszę mówimy. Przynosić tak. Środki higieniczne, bo ich jest za mało, więc środki, pani pracuje tak. Najbliżej tych osób potrzebujących, więc panią zapytam jako osobę, która pewnie wie teraz, co jest najbardziej potrzebne. Tak, no na pewno jeśli chodzi przede wszystkim o te najmłodsze dzieci, bo ich jest najwięcej, to my potrzebujemy chociażby mamy noworodki, więc potrzebujemy tego pełnego zestawu dla noworodków, począwszy od pieluch, bo tak faktycznie być może małe ubranka, ale też środki chemiczne, leki, lekarstwa, takie rzeczy są najbardziej potrzebne, koce, pościele, kołdry, a z tych rzeczy, które docierają na granicę, bynajmniej te wysyłki, które my robimy, to są przede wszystkim koce ciepłe, koce termiczne, kubki termiczne i tego typu rzeczy, które mogą się przydać, bo my wszyscy widzimy w mediach te obrazki, hałdy ubrań, ciuchów zostawione tam na tym terenie przygranicznym, no, które będzie trzeba po prostu posprzątać, więc uważam, że powinniśmy przede wszystkim zajmować się takimi zbiórkami celowanymi, zbiórkami skoordynowanymi. My zdecydowaliśmy się złożyć te wszystkie rzeczy, które otrzymaliśmy w trzech magazynach i na dziś zajmujemy się koordynacją wydawania tych rzeczy do konkretnych rodzin, o których wiemy, że na przykład już do nas jadą, tak żeby kiedy przyjadą, miały już właściwie po prostu wszystko przygotowane i żeby były w pełni wyposażone. To pani poseł, jedno zdanie jeszcze tylko i inne pytanie. Czy według pani powinna nastąpić, to nazywam derusyzacja albo inny rodzaj działalności, który miałby na celu wyeliminowanie rosyjskich elementów z przestrzeni publicznej naszego województwa? No ja nie wiem, czy to jest akurat najpilniejsze w tej chwili. To znaczy, naprawdę, ja myślę, że my przede wszystkim musimy się na ten moment skupić na pomocy humanitarnej i myślę, że możemy śmiało też dzisiaj powiedzieć, że należy mówić otwarcie, że to jest maraton, ta pomoc musi być długoterminowa. My wiemy, że jest ogromny zryw, wszyscy chcą dzisiaj pomagać oczywiście, bo jednak to jest naprawdę taka sytuacja, w której wiemy, że te rodziny do nas jadą, że za chwilę gdzieś u nas będą, ludzie zgłaszają się, oferują pracę, oferują mieszkanie, ale musimy zaplanować tą pomoc sobie na wiele miesięcy, bo my nie wiemy, jak ta sytuacja się po prostu rozwinie. Musimy być pewni, że za 2 czy za 3 miesiące też będziemy tym osobom mogli pomóc. Ja jestem przekonana, że na tym przede wszystkim powinniśmy się dzisiaj skupić. Na dobrej organizacji też przede wszystkim edukacji, bo te dzieci muszą iść do szkół, a ci ludzie, którzy do nas przyjadą, także muszą mieć pomoc medyczną. Do nas zgłaszają się także lekarze, którzy są gotowi w każdej chwili przebadać nam na przykład dzieci, pani które poseł, do nas ostatnie, przyjadą. Ostatnie słowo. No ja mogę tylko powiedzieć, jeszcze podsumowując, bo mówiliśmy wcześniej o sankcjach, mam takie wrażenie, że przegapiliśmy jako Zachód te ostatnie 8 lat, bo wojna toczy się tam od 8 lat i myślę, że Zachód trochę jednak przespał te ostatnie lata, być może żyjąc w takim przekonaniu, że właśnie Putin nie wykona tego następnego kroku, że aneksja Krymu to jest właściwie coś, co być pani może... Pani poseł, bo muszę też przekazać głos, nie jesteśmy tutaj na żywo ze sobą, więc muszę zabrać pani głos i przekazać posłowi Marchewce, żeby zapytać właśnie zarówno o te kwestie związane z pomocą i z koordynacją tej pomocy, bo to jest bardzo cenne i słuszne, co pani poseł mówiła, że nas wszyscy zbierają, a nie wiadomo, co z tym później robić bardzo często, ale też zapytam koniecznie o tą derusyzację przestrzeni publicznej, bo to jest coś, co zawsze budziło duże kontrowersje, co częściowo następowało u nas na przykład w mieście, ale budziło dużą dyskusję. Czy może zacznę od tego? Społeczeństwo i my wszyscy zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa i z tego i po prostu ze społeczeństwa obywatelskiego. Taka jest prawda, bo ten wielki ruch pomocowy, każdy, tyle osób się angażowało, praktycznie wszyscy, kiedy patrzyło się nie tylko na media społecznościowe, na działania, które były realizowane przez mieszkańców naszego miasta, ale przez wszystkich Polaków, to jest coś naprawdę, coś bardzo budującego i w tych tragicznych czasach, w tej tragicznej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, to jest coś bardzo pozytywnego i to jest bardzo ważne. Oczywiście należy teraz te działania dobrze skoordynować, żeby nie było tak, że te działania, które oddolnie ludzie podejmują,
nie będą po prostu efektywne. Dlatego wiem, że już niektórzy, te podmioty, które reprezentują też Ukraińców, chociażby w naszym mieście, jasno wskazują, że tych darów zostało już tyle przyniesionych, tak oddolnie, że wstrzymane są niektóre zbiórki. Jesteśmy... Chodzi przede wszystkim o ubrania, to zaznaczmy. Tym bardziej, że my jesteśmy regionem najbardziej oddalonym od Ukrainy i sama koordynacja działań logistycznych i przewiezienie tych materiałów z naszego województwa na granicę polsko-ukraińską już jest wielkim wyzwaniem, a co dopiero wwiezienie ich w strefę wojny. To jest kluczowe. Dlatego, tak jak zostały skoordynowane przez agencje rządowe, przecież zbiórki, które wskazują jasno, że te rzeczy, które są najbardziej potrzebne, dotyczą właśnie kwestii dotyczących żywności długoterminowej, środków higienicznych, specjalnych ubrań i czegoś, co się na bieżąco może tym osobom przydać. I co jest jeszcze ważne? Zbiórki finansowe. Pamiętajmy, że te osoby, które uciekają przed wojną, idą do tej granicy po kilka kilometrów. Nawet ostatnio słyszeliśmy o przypadku kobiety, która w 8 miesiącu ciąży szła kilka kilometrów do granicy, nie mając praktycznie nic poza jakąś gotówką, nie za dużą. No i co dalej? Przecież ci ludzie będą musieli być też się z czegoś utrzymywać. No tutaj pan wojewoda mówił, panie pośle, przed momentem, że rzeczywiście ten program jest przygotowywany, ale to są na razie działania doraźne. Drugie pytanie, bo to jest rzeczywiście, o tym będziemy dyskutować, bowiem wydaje się, że chyba już jest zgoda społeczeństwa, żeby elementów rosyjskich z naszej kultury się po prostu pozbyć. Ja uważam, że dzisiaj wszyscy mamy do tego pełne i jasne przekonanie. Albo może ten, kto stoi na czele narodu i ten, kto popełnia zbrodnie wojenne, wszystko, co jest z nim kojarzone, musi być po prostu zrywane. Od współpracy, które ma miasto, które mają region, przez wszystkie te działania, które temu służą, poprzez bojkot rozgrywek sportowych z drużyną Federacji Rosyjskiej. No, Szczecin wypowiada umowę miastu partnerskiemu, jakim jest Murmańsk. Dzisiaj zarząd województwa podjął decyzję o wypowiedzeniu współpracy nie tylko obwodowi kaliningradzkiemu, ale także obwodowi mińskiemu, bo to przecież Łukaszenka wspiera swoim reżimem reżim putinowski, który rzuca rakiety, rzuca bomby na niewinnych ludzi, na matki i dzieci. I uważam, że my, jeśli w tym kontekście mamy mówić, to my powinniśmy naprawdę taką współpracę przekreślić. Przekreślić, bo to nie może być żadnego, ani cienia jakiegokolwiek przyzwolenia na to, co się dzieje na Ukrainie i na to, co robi Putin. Tu muszą być zdecydowane działania w każdej sferze i w pełni je popieram. Tutaj mamy taki chyba moment ponad podziału politycznego, kiedy przedstawiciel Solidarnej Polski mógłby przybić piątkę posłowi Koalicji Obywatelskiej, bowiem Solidarna Polska u nas w mieście bardzo mocno walczyła z tymi elementami rosyjskimi już za czasów, kiedy takiej zgody ponadpartyjnej nie było. Panie wojewodo, macie państwo stworzoną jakąś listę takich elementów, które mogą zostać usunięte, czy to jest jeszcze zbyt szybko, żeby o tym dyskutować? To znaczy, na pewno to nie jest temat na tą chwilę, ale w perspektywie dalszej niewątpliwie on będzie musiał być podniesiony i rzeczywiście tych takich miejsc, w cudzysłowie pamięci, na terenie województwa trochę jest takich, które powinny zdecydowanie podlegać dekomunizacji, bo to najczęściej są symbole, krótko mówiąc, komunizmu, a w mojej ocenie Putin jest jednak kontynuatorem tej takiej imperialnej, imperialistycznej wręcz polityki jeszcze Związku Sowieckiego. On zresztą do tego w swoich wypowiedziach nawiązuje. Też ta, o czym była mowa na początku, ta retoryka związana z tą rzekomą denazyfikacją Ukrainy, prawda, to jest przecież nawiązanie do tych takich treści, które w Związku Sowieckim były podnoszone o tym kulcie, czy o tym micie wojny ojczyźnianej, wielkiej wojny ojczyźnianej, o właśnie denazyfikowaniu Europy i tak dalej. I w mojej ocenie dlatego Putin też teraz się tym posługuje, jakby odwołując się do tego obecnego w społeczeństwie rosyjskim takiego mitu właśnie tej wojny ojczyźnianej, po to, żeby na grunt ten swój rosyjski jakby usprawiedliwić tą agresję, co oczywiście jest niedopuszczalne. Więc jeżeli wracając do derusyfikacji czy dekomunizacji, na pewno tak i na pewno myślę, że ta dyskusja będzie musiała być kontynuowana, będziemy musieli to robić, przy czym nie w tej chwili. W tej chwili jest rzeczywiście jakby najpilniejsza kwestia pomocy humanitarnej. Trzeba tych ludzi zabezpieczyć tymi pierwszymi potrzebami,
bo rzeczywiście tutaj pan poseł wskazywał na te takie dramatyczne sytuacje, bardzo, bardzo osobiste dramaty. Ja mogę na przykład podać taki, o którym dzisiaj się dowiedziałem, naprawdę wstrząsający, wręcz przykład czy przypadek dziecka, które dojechało tutaj do nas na Pomorze Zachodnie, przyjechała sama z Ukrainy, 12-letnia dziewczynka, sama, bez opieki rodziców. Odbyło się to prawdopodobnie z tego, co to rozpoznanie jakby udało się zrobić. Odbyło się to najprawdopodobniej w taki sposób, że po prostu rodzice ją do granicy polskiej dostarczyli. No, ojciec oczywiście nie mógł opuścić, bo Ukraińcy nie wypuszczają mężczyzn w wieku poborowym. Matka z jakichś względów postanowiła zostać na terenie Ukrainy i po prostu jakby w trosce o to, żeby przynajmniej to dziecko przeżyło, gdzieś tam przeprowadzili ją przez tą granicę i ona dojechała tutaj na teren Pomorza Zachodniego, więc to są naprawdę gigantyczne dramaty i tych ludzi trzeba teraz tutaj zaopiekować. Jeśli chodzi o koordynację tej opieki humanitarnej, to rzeczywiście to, co pan poseł zresztą wskazywał, no, to jest gigantyczny problem, żeby tą pomoc humanitarną teraz na Ukrainę przewieźć w strefę działań wojennych, dlatego to powinno i będzie się odbywać, zresztą już się odbywa poprzez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Ta agencja zorganizowała w województwie lubelskim taki centralny magazyn, jest we współpracy z każdym wojewodą, ta agencja, jak też z największymi organizacjami humanitarnymi w Polsce, są tam złożone te wszystkie dary i później takim zorganizowanym transportem po to, żeby ten transport mógł być też nawet po stronie ukraińskiej przejęty, ochroniony też odpowiednio, osłonięty i te dary są przewożone na teren, na teren Ukrainy koleją oraz transportem samochodowym. Szanowni Państwo, ostatnie zdanie podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmawiamy wciąż niespełna tydzień po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Ja wiem, że prognozowanie tego, co mogą przynieść najbliższe dni, nie jest łatwe ani dla historyków, ani dla przedstawicieli świata ekonomii i biznesu, ani dla polityków, ale Państwo pewnie macie swoje obserwacje i swoje wnioski z tego, co przed nami jeszcze. Jestem tych wniosków bardzo ciekawy, ale bardzo proszę wszystkich po jednej minucie. Czy pan poseł Michał Jach jest z nami? Halo, panie pośle. Pan poseł nam zniknął, dlatego panią posłankę Katarzynę Krotulę teraz zapytam. Dobrze, ja chciałabym, korzystając z tej minuty, zaapelować, żebyśmy jak najszybciej uruchomili kordony humanitarne, takie, które wyjadą z najpilniejszą, najpotrzebniejszą pomocą na Ukrainę, do Ukrainy, ale też takie, które będą w stanie pomóc wydostać tych wszystkich, którzy chcą do nas wyjechać, a znajdują się naprawdę w takim terenie, z którego trudno jest dzisiaj się po prostu ewakuować. Mam nadzieję, że takie działania będą podejmowane, bo my takich dramatycznych apeli, dramatycznych telefonów i dramatycznych próśb osób, które są tutaj na miejscu, ale tam zostawiły dzieci, mamy po prostu z minuty na minutę coraz więcej. Tego potrzebujemy pilnie. Pana posła nadal nie widzę, a więc wracamy do studia. Poseł Arkadiusz Marchewka. Myślę, że w tych ostatnich 6 dniach nasi przyjaciele Ukraińcy udowodnili całemu światu, czym jest odwaga, czym jest bohaterstwo i czym jest po prostu miłość do własnej ojczyzny. I to ich podejście, ta wola walki o swoją ziemię jest bardzo budująca. I naszą rolą, jako rolą po pierwsze sąsiada, a po drugie części NATO, Unii Europejskiej, jest wspieranie tych działań, przede wszystkim w kontekście przekazywania sprzętu militarnego, który jest niezbędny do tego, żeby przed tą agresją putinowskiej Rosji obronić. Po drugie, działania, które są działaniami pomocowymi, humanitarnymi dla wszystkich tych, którzy przed wojną uciekają. I jestem przekonany i widzę, że te działania po prostu są realizowane dobrze, bo Polacy zdali egzamin z tego społeczeństwa obywatelskiego, z tego człowieczeństwa po prostu. I to jest sprawa druga. I po trzecie, to widać, że chyba Putin nie spodziewał się takiego oporu, bo był przekonany, że to będzie kilkudniowa akcja, po której po 3-4 dniach zdobędzie Kijów, wprowadzi tam marionetkowego prezydenta, który w sposób po prostu fasadowy będzie zarządzał i zrobi z Ukrainy protektorat Rosji. Nie udało mu się to i jestem przekonany, że przy tym uporze Ukraińców się nie uda. I tutaj jest wielka rola wsparcia Zachodu, też nasza jako Polski, aby wspierać tę odważną drogę Ukrainy do Unii Europejskiej i podejmować działania, które będą wspierać tych, którzy walczą za naszymi wschodnimi granicami, za swoją wolność, za swoją niepodległość
i po prostu oferować im wszystko to, co jesteśmy w stanie zaoferować. Panie wojewodo, to samo pytanie z taką prośbą o naznaczenie tego bardziej w kontekście wojewódzkim. Trudno w kontekście wojewódzkim jakby tą sytuację geopolityczną rozpatrywać. No, niemniej jednak niewątpliwie, nie ulega dzisiaj chyba niczyjej wątpliwości, że w interesie Polski jest niepodległa Ukraina, bo wiemy, widzimy, co to znaczy mieć agresora tuż za swoimi granicami, a więc Ukraina niepodległa jest w interesie Polski. Ja wyrażam nadzieję, że tym razem Zachód otrzeźwieje, zareaguje, że nie będą to tylko działania, te, które widzimy teraz, wzmocnienie tej wschodniej szpicy NATO tymczasowe, ale że będą to działania stałe, a więc przede wszystkim stały kontyngent NATO na wschodniej granicy NATO, agresywna broń natowska na terenie między innymi Polski oraz państw bałtyckich, stałe i takie, bym powiedział, mocne embargo czy wykluczenie wręcz Rosji w tym kształcie ze społeczności międzynarodowej. Rozumiem, nie na ten moment, kiedy trwa wojna, spór, tylko... oczywiście, tylko docelowo, dopóki nie uda się pojmać zbrodniarza Putina i postawić go przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i dopóki w Rosji nie będzie rządu demokratycznego wybranego przez tamtejsze społeczeństwo, dopóty Rosja nie powinna brać udziału w ogóle w takich normalnych, zwyczajnych relacjach międzynarodowych. Mam nadzieję, że ta sytuacja pozwoli Zachodowi tutaj otrzeźwieć i rzeczywiście spojrzeć realistycznie przede wszystkim na to, co się dzieje i na to, czym jest Rosja. A jeśli chodzi o Ukraińców, no to cóż, jako Polska i też jako region, no musimy wspierać to państwo i w sposób materialny, i w sposób humanitarny. A jeśli chodzi o wsparcie na poziomie rządowym, to takie ruchy, jak teraz zostały wykonane, czyli przekazanie chociażby części samolotów myśliwców na Ukrainę, oczywiście powinny, jestem przekonany, że będą kontynuowane. Dziękuję, drodzy państwo. Dzisiaj wspólnie z politykami rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji geopolitycznej w kontekście oczywiście agresji Rosji na Ukrainę. Dziękuję, że państwo przyjęliście zaproszenie do programu Studio w Szczecinie.pl. Przez większość rozmowy był z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. Online łączyliśmy się także z posłanką Lewicy Katarzyną Kotulą. Pani poseł, kłaniam się i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ze mną w studiu przy ulicy Pocztowej w Szczecinie byli poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka. Dziękuję. Oraz pan wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Michał Kaczmarek, kłaniam się nisko i zachęcam was na bieżąco do śledzenia portalu w Szczecinie.pl, gdzie w dużej mierze skupiamy się na tym szczecińskim punkcie widzenia na sprawy dotyczące agresji na Ukrainę, a tych tematów jest rzeczywiście całe mnóstwo, także bądźcie z nami cały czas. Dobrej nocy. Dziękujemy bardzo, pani poseł. Dobrze, my wracamy do pracy w takim razie. Tak. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia. Idziemy. Przebieramy się, idziemy na magazyn.